Cześć, dzień dobry, jestem Silver, a to jest Magic for Fun. Przygotowany dzisiaj do Was nie jeden, ale aż dwa produkty do omówienia, czyli recenzja, unboxing, wszystko co najlepsze i będą to długo oczekiwane Planeswalker deki. Lecimy z tą recenzją. Program powstaje przy wsparciu sklepu planeswalker.pl. Single, produkty Silk, akcesoria wszelkiego rodzaju, turnieje stacjonarne i o wiele więcej znajdziecie właśnie tam. A więc w pierwszych Planeswalker deckach ever, jakie się natrafiają, czyli z Kaladeszu, mamy do czynienia z dwoma Planeswalkerkami, Chandrą oraz Niscą. Dostajemy w każdym z tych talii 60-kartowy deck, plus do tego są dwa boosterki, no i ogólnie jakieś tam oczywiście instrukcje, które są tak naprawdę średnio przydatne, jeżeli oglądaliście moje filmy lub czytaliście jakikolwiek lepszy poradnik. Nie będę jakoś specjalnie przyciągał, bo są do tworzenia dwa produkty, tak więc do dzieła. A więc na początek pójdzie sobie Chandra, bo według mnie ten ogólnie zestaw jest lepszy z tego co patrzyłem, natomiast niestety sama Planeswalkerka, jak już widać, jest troszkę brzydsza, ale to nie o to chodzi. Zobaczcie, co znajduje się w środku, no i szybko opowiem o co w tej talii. A więc otwiera się bardzo łatwo i z środka wyciągamy taki oto zestawik. I teraz tak. Mamy kartę Planeswalkera osobno, deck oraz pudełko, tutaj akurat na 60 kart faktycznie chyba w protektorkach się tutaj zmieści, teraz sprawdzimy. No i w sumie to chyba tyle. Czyli rozumiem, że boosterki znajdują się w środku. Ale najpierw dorwijmy się naszej karty. Ona wygląda w ten sposób. No powiem szczerze, że z twarzy widziałem ładniejsze Chandry, ale jest pod względem efektów według mnie mocniejsza od Nisy. Kosztuje 6 many i ma startowe 5 loyalty. Chodzi o to, i powiem dla tych, którzy nie ogarniają Planeswalkerów, że ta karta, którą zagrywacie, jest takim permanentem, czyli chodzi na stałe, podobnie jak na przykład enchantment czy artefakt na pole gry. No i po prostu, gdy wchodzi na pole gry, ma to 5 konterków, które znajdują się tutaj, czyli bierzemy kostkę. I akurat mamy jedną tutaj i kładziemy sobie na tym. No i teraz ma 5 kanterków. Chandra ma 3 efekty. Plus 2, minus 3 i minus 10. Na turę możemy wybrać sobie efekt, który chcemy aktywować i dołożyć lub odjąć odpowiednią ilość kanterków, która jest tutaj opisana. Czyli możemy na początku dać plus 2 kanterki, czyli skoczy na 7. No i wtedy otrzymuje efekt, który aktywowaliśmy. Na plus 2 Chandra Pyrogenius daje 2 damage'u wszystkim przeciwnikom. W tym oczywiście liczymy tutaj Planeswalkerów. Za minus 3, czyli musielibyście znowu obniżyć o 3, 7 minus 3 to jest 4, więc schodzimy na 4. Dostajemy efekt, który mówi, że ona zdaje 4 damage w wybranej kreaturze, więc jest to dość silny efekt, bo zabija właściwie większość zagrożeń. Jeżeli nazbieracie sobie plusując odpowiednią ilość kanterków, czyli załóżmy tam na przykład 10, to możecie zapłacić to 10, no i wtedy otrzymujecie efekt za minus 10. Mówi to, że zdaje Chandra nasza 6 damage'u branym przeciwnikowi i każdej kreaturze, którą on lub ona kontroluje. Tak więc, płacimy 10 i używamy efektu. Jeżeli zapłaciliście 10 i Chandra nie ma już konterków lub w ogóle gdy nie ma Planeswalker jakichkolwiek konterków na sobie, karta spada na cmentarz. Ale efekt wchodzi. Tak więc o to mniej więcej chodzi w tym całym bawieniu się z Planeswalkerami. No i tak ona wygląda. Przejdźmy teraz do samej talii. Bo to ona tak naprawdę jest najważniejsza. A więc sprawdźmy, czy w tym pudełeczku mieści się talia 60-kartowa w protektorkach. To jest bardzo ważne, bo pudełka 60-kartowe bardzo rzadko się trafiają w produktach do Magica. Otwieram, ja to odegnę porządnie. No i teraz tak. Biorę swoją talię do Moderna, moje bugle. I uwaga, uwaga. Wchodzi, jest 60 kart. Co prawda jest dość ciasnawo. No trochę ciasnawo jest, ale na upartego da się. Czyli jest faktycznie 60 kart, tylko że to już takie maksimum, czyli raczej sideboard 15 kart Wam nie wejdzie. Ale działa i to się liczy. Tak więc pudełeczko bardzo przydatne. Oprócz tego dostajecie oczywiście przewodnik po tej talii, jak i rozumiem po samych zasadach Magica. A więc macie tutaj opisane, czym jest, kim jest właśnie Chandra, jak skąd wziąć wiedzę o Magicu oraz czym są karty Planeswalkerów. Macie opisane, jak deckiem grać, jak go wzmocnić oraz cały spis talii. No i z tej strony macie już cały zarys fabularny zarówno Kaladeszu, rozumiem, jak i samej Chandry oraz informacje o dodatkowych produktach, o grze online oraz na odpowiedniku tego decku, czyli deku Niscy. A więc mamy to wszystko. No i teraz najważniejsze,
czyli sama nasza przygoda z boosterkami, które są tutaj w ilości dwóch, tak jak mówiłem, oraz tą talią. Boosterki odłożę na razie na bok, bo chciałem skupić się na talii, a więc przejdźmy do niej. Trzeba tutaj to jakoś mądrze rozerwać, udało się akurat od strzała. A więc mamy nasz deck. Co ciekawe, w środku w talii wmontowany jest papierek, który mówi o tym, jak grać Magicka, ale są to tylko takie bardzo podstawowe informacje, raczej mało przydatne. No ale okej, zaczynamy tutaj, oczywiście od Chandry, którą już omówiłem, ale to wiadomo, że ona ma być, została stworzona tak, żeby być gorszym odpowiednikiem Chandry z Kaladeszu samego, czyli tej widocznej tutaj. Natomiast jest ona dalej fajnym planeswalkerem do zabawy i do nauki gry oraz zapoznania się z tym, o co chodzi właściwie z planeswalkerami. A więc ja już omówiłem, więc nie będę się za nic ją rozwodził. Przejdźmy teraz przez nasze karty rzadkie. Mamy Liberatic Combustion. Jest to sorcery za 5 many. Zdaje ono 6 damage w wybranej kreaturze. Potem możemy przeszukać naszą bibliotekę oraz nasz cmentarz po kartę, która nazywa się Chandra Pyro Genius, odsłonić ją i dodać do naszej ręki. I jeżeli oczywiście przeszukaliśmy naszą talię, to musimy ją potem potasować. A więc jest to jedna z tych kart, które szukają naszej planeswalkerki. Swoją drogą, ona tutaj jest ładniejsza niż w realu. No i potem możemy przy okazji coś zabić. Są dwie sztuki takiej rzadkiej karty. Do tego dostajemy kartę Faithful Shutdown. Jest to karta już z Kaladeszu, która zadaje damage wybranej kreaturze lub graczowi równe ilości kart z naszej ręki. Potem musimy dyskardować wszystkie nasze karty i dobrać tyle samo kart, ile zdiskardowaliśmy. To jest bardzo mocna karta. Flayed Wheel Cruiser. Jest to wehikuł, czyli nowy typ karty prosto z Kaladeszu. Kosztuje 4 z 5 na 3. Ma Trample Haste i w przeciwieństwie do innych wehikułów może od razu atakować, ponieważ gdy wchodzi na pole gry, staje się od razu artefaktyczną kreaturą. Czyli w momencie, gdy go wstawiamy, on już atakuje. No i ma crew 2, więc będzie się przebudzał potem, gdy będzie mieć stworki z łączną siłą 2 lub większą. Oczywiście będzie trzeba je tapnąć. Ale karta jest bardzo fajna i ogólnie nawet może pograć w standardzie w jakimś agresywnym deku. Przechodzimy do naszej pozostałej polikart. No i to już nie rozwodząc się. Speedway Fanatic, Haste 2-1, ogólnie o to chodzi. Oczywiście wsparcie dla wehikułów. Mamy potem Gearshift Ace, czyli znowu Spark 2-1, First Strike i znowu wsparcie dla wehikułów. Mamy Sporki 3-2, Vigilance, które są no, nie najgorsze. Oczywiście nie mogą atakować samotnie, bo inaczej byłyby troszkę za mocne. Veteran Motorist to jest bardzo fajna karta. Mamy jej całe dwie sztuki. Jest to sporek za 2-1, 3-1. Wychodzi na pole gry, robimy Scry 2, co jest całkiem przydatne. Możemy ustawić dobre karty na górze albo te złe odłożyć na dół. I gdy zostaje po prostu tapnięty pod to crew, to on otrzymuje ten wehikuł, który został przez niego kierowany, plus 1 do końca tury. Więc fajnie się to łączy na przykład z tą kartą. Dostajecie też Wild Fast Monitor za 3-2, zatrzymany stworek, który może otrzymać menes. Czyli będzie ciężko blokowalny, znowu agresywna karta, zatrzymany stworek 3-2. Tak długo jak mamy kartę Chandrę, czyli jakieś planeswalkera o imieniu Chandra na polu gry, to on otrzymuje plus 1-0 i First Strike, czyli będzie 4-2 First Strike, jeżeli Chandra będzie obecna. Więc jest to karta, która korzysta z obecności naszego planeswalkera, teraz pozostaje się mocniejsza, w innym przypadku jest taka sobie, ale znowu mamy tutaj tego 3 sztuki, więc będzie to jakiś często widywalny stworek. Nie jest najgorszy, tak jak mówię, do rozgrywek forfanowych, a pod takim kątem rozpatrujemy oczywiście ten deck. Spireside Infiltrator, kolejna dość taka ciekawa karta do agresywnej talii, zatrzymany 3-2, gdy staje się tapnięty, zadaje 1 damage'u każdemu przeciwnikowi, w tym oczywiście liczą się też planeswalkerzy, a więc nie najgorsze, jeżeli chcemy atakować w dużej ilości, a chcemy, bo to jest jak widać agresywny biało-czerwony deck. No i a propos agresji, stworek 3-3, haste za 3 nie jest zły. Podobnie stworek Flying, Vigilance Lifelink, bardzo mocna karta, porównywalna do Vampire Nighthawka, który siał w którymś będzie pogrom w formacie. Stertropter Flying, haste za 4 manaż, ale mimo wszystko jest to stworek z lataniem. 3-4 Flying za 5, no, karta, która mogła pograć w Limited, natomiast oczywiście w standardzie nie pogra, ale w forfanych taliach znowu jest całkiem ok. Skyskiff 2-3 Flying za 2, jeżeli się tam to uda obudzić, czyli będzie to crew 1, bardzo mocny stwór. Na tym wehikuły się nie kończą, mamy Bombard Bazar Barage 5-5 za 4, gdy wchodzi na pole gry, dobieramy kartę, więc od razu coś robi, crew 3. Fajną kartą jest też Overchase Dragster, za 4 mamy 6-1, Trample Haste crew 1, czyli bardzo łatwo zasiąść za jego kierownicą. No i ten faktycznie ten Trample Haste może czasem wygrać w grę znikąd. Mamy Stone Quarry,
czyli nasze takie proste dual landy, które są oczywiście przydatne. Fajnie, że dają aż 4 sztuki, bo zwykle w takich talerzach dostawaliśmy 2, a tym razem akurat dali aż 4 i to się oczywiście przyda. No i tu rozumiem, że będą Montany i Plainsy. No i przechodzimy do naszych pozostałych kart, czyli Instantum, Sorcery i tak dalej, i tak dalej. Build to Last, czyli karta wspierająca nasze stworki. Znowu fajnie się łączy również z artefaktami. Do tego dostajemy Katari Grey Union, która pozwala nam dobierać 3 karty. No i kartę najważniejszą z tego całego zestawu, 4 sztuki aż, Flame Lash. Jest to instant, o którym ludzie mówią, że będzie grał bardzo mocno w standardzie, chociaż ja śmiem wątpić. Natomiast jeżeli faktycznie będzie grał, to ten produkt, ten zestaw Chandry pójdzie niesamowicie w górę, bo każdy będzie potrzebował kopii tej karty, ona jest dostępna tylko tutaj. Flame Lash zdaje 4 damage w branej kreaturze lub graczowi, jest to instant za 4 many. Normalnie oczywiście powiedziałbym, że takie sobie, natomiast tak jak mówię, format być może zweryfikuje inaczej. No i to tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o deck Chandry. Jak widzieliście, mamy tutaj talię mocno agresywną, biało-czerwoną, stawioną mocno na wehikuły. Ogólnie uważam, że jest to talia całkiem spoko, zwłaszcza jeżeli chcemy grać forpanowo, uczyć się grać. Czy jest lepsza od, załóżmy, intropaków? Według mnie niewiele lepsza, ale zawsze. Jest to taki po prostu trochę lepszy intropak, który macie więcej niż zazwyczaj jedną sztukę karty, plus trochę chyba więcej redek jest tutaj. Fakt, że jest ta Chandra, sprawia, że kurczę, no jakby po prostu możecie nauczyć się wszystkich rodzajów kart i nie zdawać potem dziwnych pytań na turnieju, gdy przyjdzie do używania czy też walczenia z Planeswalkerem. Trzeba teraz sprawdzić, co trafi się tutaj. Oczywiście, co by nie było, to boosterki są rzeczą całkowicie losową i nie należy opierać na nich założenia, że trafimy coś mega dobrego tego deku i nagle będziemy mieć fajną talię. Przejdźmy szybko przez komonki. Mamy tutaj kopię paru kart, które się powtarzają z talią. No i w uncommonach mamy Overchase Daredevil, Harness Lightning, akurat ta karta bardzo mocno mi się tutaj pasowała, Restoration Gearsmith oraz naszą rerką, też mitykiem zostaje Eliminate the Competition. Niestety nie trafiło się nic specjalnego. Eliminate the Competition jest sorcery, który wymaga aż 5 many i do tego niszczy oczywiście X wybranych kreatur, natomiast kosztem dodatkowym jest tutaj poświęcenie tego X kreatur. Tak więc raczej nikt poważnie nie będzie tym grał, bo to robi więcej minusów niż plusów nam. I znowu szybciutko przez komonki. I jak widać, było tu parę kart przydatnych talii, które można byłoby jakoś pasować. Bardzo dobry lot Ether Hub, który właśnie daje dowolną manę, tak długo jak mamy energię. I bardzo fajny ląd, Concealed Cathyard, jest to rzadki ląd, podobny do tych, które były w Mirrodinie, które obecnie grają mocno modernie. No i podobnie będą pewnie te, tylko że jest o innych kolorach niż nasza talia, ale ogólnie jest wart chyba więcej na tę przynajmniej chwilkę niż booster. Tak więc dostaliśmy 2 rerki, z czego jedną dobrą. Sam deck jest oczywiście całkiem, tak jak mówiłem, w porządku. Można się nim dobrze bawić i według mnie jest lepszy niż jakikolwiek intropak, który mieliśmy do czynienia, nawet ten ostatni, z którym miałem recenzję. A więc tak wygląda zestaw Chandry. Teraz przejdę szybko do zestawu Niscy. Zawartość jest podobna, tylko oczywiście karty są inne. No i zestaw Niscy oferuje oczywiście piękną Planeswalkerkę, której się dobiorę już teraz. Okej, jest. No i tak wygląda nasza Nisca, Nature's Artisan za 6 many, Planeswalker aż z 5 loyalty, czyli podobnie jak Chandra. No i za plus 3 otrzymujemy 3 życia, za minus 4 odsłaniamy 2 górne karty z naszej biblioteki, kładziemy wszystkie lądy, które odsłonili w naszym polu, a resztę kart w naszej ręce, więc generuje fajny card advantage. No i za minus 12, czyli bardzo, bardzo dużo, kreatury, które kontrolują, otrzymują plus 5, plus 5 i trampki do końca tury, więc zazwyczaj, jeżeli mamy odpowiednio dość dużo stworków, to wygramy. A więc jest ona całkiem w porządku, no i przede wszystkim jest naprawdę, naprawdę piękna. Ale tak z elfkami musi być. No mamy deckbox, który mieści w sobie aż 60 kart w procesorkach, czyli tyle należy. No i cóż, przejdźmy do zawartości. No i po raz kolejny mamy informację o Nissie, o tym, gdzie uczyć się grać Magicka, o kartach Planeswalkerów oraz o samej talii, jak ją modyfikować, co się w jej składzie znajduje. No i z drugiej strony samą historię główną Nissy oraz bliźniaczy produkt, a także znowu po raz kolejny mamy tutaj Magic Duels oraz Deck Builder's Toolkit jako produkt fajny dla graczy i tu akurat się zgodzę. Po raz kolejny 2 posterki,
oraz talia. No i przejdźmy do samych kartoników, bo one są tutaj najważniejsze. Tym razem będziemy mieć talię zielono-niebieską. Oczywiście dostajemy po raz kolejny prawie bezużyteczną instrukcję, jak grać Magica. Oraz teraz nasze rerki z góry. Samą Nissę już oczywiście mówiłem, więc nie ma tutaj co się za bardzo rozwodzić. Mamy Lewiatana za 7 many, 6-6 Flying, który ogólnie generuje mnóstwo energii, korzysta z niej. Natomiast nie jest to karta grywalna, tak jak mówię, wymaga 7 many, bardzo, bardzo słaba. Ale no może, gdy gracie pod panowa, natomiast dalej uważam, że jest to słaba karta. Mamy Verdant, Kres Kendo, albo Kres Sendo, za 4 many. Przeszukujemy naszą bibliotekę po Basic Land, kładziemy go na polu gry tapniętego. Potem przeszukujemy naszą bibliotekę po Nisce, Nature's Artisan, czyli potem odsłaniamy, kładziemy w ręce, tasujemy bibliotekę, jeżeli to robiliśmy. Mamy dwie sztuki tej karty. Jest dalej Bristling Hydra, za 4 many, 4 na 3, wchodzi na pole gry, generuje 3 energii. Możemy zapłacić 3 energii, położyć plus 1, plus 1 kontorek na tej hydrze, czyli będzie 5 na 4 za 4 oraz będzie miała Hexproof do końca tury, więc jest to jakaś sztuczka, żeby uniknąć rąwalu czy jakiegoś przykrającego życie zaklęcia. Jest to hydra całkiem spoko, całkiem mocna. Myślę, że można ją spokojnie grać w propanowych taliach. No i to tyle, jeżeli chodzi o nasze rerki. Przejdźmy teraz do samych kart. Mamy żółwika, 0 na 3, wchodzi na pole gry, generuje energię. Gdy atakuje, można spłacić 2 energii i otrzyma plus 1 counter na siebie. Czyli będzie 1 na 4 za 1. Oczywiście jest to opłacalne, ale tu głównie chodzi o generowanie energii, bo na tym ten deck będzie się opierał, na generowaniu energii oraz korzystaniu z niej. Podobnie właśnie jest z tym Long Task Cabem, który akurat jest bardzo mocnym atakującym stworkiem. Można zapłacić 2 energii i dostać plus 1 kąterek na niego, czyli będzie 3 na 3 lub więcej, gdy będziemy używać więcej energii. Karta, która akurat generuje tylko energię, to dokładnie 3, czyli Sage of Sultai's Claim. Według mnie w tym deku powinny być 3 sztuki jego. To jest bardzo mocne. Servant of the Conduct za 2 many, 2 na 2, czyli taki misiek, który generuje energię, daje manę. Tak więc jest to manodajka, jest to generator. Bardzo, bardzo mocna karta, która będzie grała na pewno w standardzie. Terrigen Elemental za 2 many, 3 na 2, bez żadnych większych minusów. Jest to karta, którą mamy 4 sztuki. Całkiem mocny, agresywny stworek. Jak na zielony, mogło być to 3-3. Ale ogólnie nie ma co narzekać. Thriving Rhino za 3 many, 2 na 3. Gdy wchodzi na pole gry, 2 energii dostajemy. Możemy zapłacić 2 energii, atakuje i otrzyma plus 1 kanterek, czyli będzie 3 na 4. Znowu mocna, agresywna karta, podobnie jak jej mniejszy odpowiednik. I z niebieskich kart mamy takiego Jangiel Sentry, który wchodzi na pole gry, znowu dostajemy energię, płacimy 2 energii, tapujemy jakiegoś stworka czy też artefakt. Karta zatrzymany, Flying Trample 2 na 3. Nie jest to najgorszy zatrzymany. Gdy za combat damage graczowi otrzymujemy energię w ilości tego kombatu. Więc również generator olbrzymi energii. Guardian the Great Conduct. Jest to elemental, którego mamy aż 3 sztuki w tej talii. 2 na 4 za 4. Reach. Gdy kontroluje mnistę Planeswalkera, czyli na przykład tę albo jakąś inną, otrzymują plus 2, 0 i Vigilance, czyli będzie 4-4, Vigilance za 4. Dalej nie będzie mega mocny, w tej formie jest ogólnie taki dość słaby, no ale zakładam, że ta nista w końcu wejdzie, więc wtedy może okazać się silniejszy, a jak nie, to będzie po prostu nie największym, może nie najsłabszym blokerem. Przechodzimy do takich większych kart, Long Paint Skywhale. 4 na 3, Flying za 4, może blokować tylko kreaturki z Flying, ogólnie chcemy nim atakować, myślę bardziej niż blokować, więc nie jest to jakaś wada. 4 na 3, Flying nie jest jakiś najgorszy za 4, tak więc też nie jest to słaba karta. Elwe Break Stomper za 5 many, 5 na 4, trampki, wchodzi na pole gry, otrzymuje 5 energii, tak więc jest to jakaś metoda, żeby radzić sobie z agresywnymi taliami. I na szczęście są tego dwie sztuki. Hypterian Tiger za 5 many, 4 na 4, trample, wchodzi na pole gry, otrzymuje 2 energii. Gdy atakuje, można zapłacić 2 energii, jeżeli to zrobią, trzeba plus 2 do końca tury, czy będzie 6 na 6. Zakładam, że będziemy mieć do tego czasu już dużo energii, tak więc może być naprawdę olbrzymi. Przechodzimy do naszych lądów. Podobnie jak dekonisty, tak i tutaj dostajecie dwa tanie duale, to jest mega fajną rzeczą, ponieważ wcześniej rzadko kiedy dostawaliśmy komplet. Foresty i oczywiście islandy. No i na koniec nasze instanty i sorcery. Attune with Aether. Za 1 manę przeszukujemy naszą bibliotekę po Basic Land, odsłaniamy go, kładziemy w naszej ręce, tasujemy naszą bibliotekę, otrzymujemy 2 energii. Czyli znowu szukamy sobie źródeł many oraz dostajemy energię. 3 sztuki, bardzo przydatna karta w tym deku. 2 sztuki Appetite for the Unnatural za 3 many,
Niszczymy artefakt lub enchantment, otrzymujemy dwa życia, więc jest to raczej coś, co ma jakby kontrować deck Chandry. No i ostatnia karta w tej talii, Malfunction. Zaklinamy enchantment tudzież artefakt i gdy to wchodzi na pole gry, to tapujemy ten zaklęty permanent i gdy i ten permanent nie tapuje się w antastepie przeciwnika. Tak więc jest to jakiś taki pseudo removal, w sensie karta, która pozbywa się zagrożenia strony naszego oponenta. Czyli jeszcze raz, jak widzieliście, deck skupia się przede wszystkim na generowaniu energii, jest bardziej wersją midrange'ową, jeśli chodzi o strategię. Wydaje się mi również całkiem silny, natomiast deck Chandry jako agresywny ma większe szanse w starciu forfanowych talii. Natomiast w momencie, gdy dojdziemy do późniejszych tur, to ten wydaje się mocniejszy. Jeżeli chodzi o to, co trafiło się w boosterkach, to zaraz to zobaczymy. Mamy dwie paczki, tylko jak mówiłem, to co to się trafi jest całkowicie randomowe. I po kolei. Przechodzimy szybko przez komonki, bo tutaj oczywiście co się przydaje, to każdy się odnajdzie w tym. Natomiast nie ma jakiegoś szału większego. Dobre jakieś karty do naszego deku i Animation Module. Jest to rerka za 1 many, artefakt. Gdy tylko jeden lub więcej plus 1 plus 1 konterko zostałoby położone na permanencie, który kontroluje, możemy zapłacić 1 manę dowolnego koloru. Jeżeli to zrobimy, tworzymy sobie token 1 na 1 servo. Za 3 many możemy wybrać konterek na wybranym permanencie lub graczu i nałożyć kolejny tego typu. Tak więc jest to fajne, jeżeli gracie talią Infect lub jeżeli gracie tym deckiem, który poniekąd z konterkami ma dość dużo wspólnego, więc to by się pasowało. No i ostatni booster przeznaczenia. Zobaczmy, zobaczmy. I to są już nasze komonki i rerką zostaje Artificer of the Untamed, karta, która o dziwo bardzo mocno wpasowuje się w ten deck, ponieważ generuje energię oraz wykorzystuje jej duże zasoby, kładąc nam tokeny 6x6 na polu gry. Tak więc ogólnie tutaj bardzo fajnie się trafiło, nie ma jakichś kart mega rzadkich czy też mega drogich, natomiast jest to jakaś strategiczna opcja na polepszenie naszego deku. No i to właśnie wszystko, co miałem wam do pokazania, do powiedzenia w temacie tych Planeswalker decków. Według mnie są one oczywiście dużo mocniejsze od intropaków. Przede wszystkim zabierają karty Planeswalkerów, więc możecie zaznajomić się ze wszystkimi rodzajami kart, jakie są w grze. No i cóż, jeżeli miałbym wybrać silniejszy, to powiedziałbym, że jest to deck Chandry. Natomiast deck Nisy również nie jest najgorszy, ponieważ jest on talią bardziej midrange'ową, podczas gdy talia Chandry jest agresywną. Oczywiście agresywne rozwiązania są lepsze, gdy gramy budżetowo. Zazwyczaj, chociaż gdy dojdziemy do takich późniejszych tur, czyli czwarta, piąta, no to deck Chandry zaczyna błyszczeć z kolei. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Oczywiście oceniam wszystkie subskrypcje, wszystkie lajki. One pomagają mi rozwijać kanał. Moje zdanie o tych Planeswalker deckach znacie, więc napiszcie teraz, jakie jest wasze. Czy są lepsze od intropaków, czy jednak są to tylko według was takie troszeczkę odmienne intropaki, ale dalej słabe. A my widzimy się już za tydzień, tak więc do usłyszenia. Cześć!